Siemano wszystkim, z tej strony Fornal TV, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę testował jeden z najgorszych kebabów w Lublinie, czyli Habibi Kebab. Ciekawy, czy okaże się najgorszym. Mam na taką nadzieję, bo taką przynajmniej opinię mam wśród ludzi. Zapraszam do oglądania. Dla mnie mało profesjonalne to, że nawet reszty nie mieli wydać. Poprosili, żebym kupił głupi dodatek sera za 2 zł. Już wziąłem, po prostu łaskę zrobiłem. Normalnie tak mało profesjonalny jeszcze do tego sosy z panecu. Tragedia. Mam nadzieję, że jakiejś wielkiej seraki czy czegoś ty nie będzie z tego, no ale... Bo najlepszy kebab, który jest w Lublinie, w sensie jeden z lepszych kebabów jest po przeciwnej stronie, może pokazać. Tam jeść. Może zobaczymy, jaki poziom tego kebaba jest. Zasugerowałem się a propos opinii ludzi i chcę sprawdzić, czy to prawda. Jezu, już mi niedobrze na widok tego. Czekaliśmy chuj wie ile. Nie mieli w ogóle ruchu w lokalu. A czekało się, nie wiem, z 15 minut? Albo i więcej nawet. No tragedia, szczerze mówiąc. Jeszcze ta dopłata, że musiałem te 2 zł dopłacić do sera, i to jeszcze taki zwykły ser w plasterkach. Najtańszy pewnie z Biedronki. I mięso takie przypalone, Zobaczymy. Ty, zaś się żygam bez kitu. Weź szybciej, proszę cię. Zobaczcie, jak to wygląda przeraźliwie. Po spróbowaniu tego kebaba mogę powiedzieć, że to jest straszna kula mocy. Jak za cenę 20 zł taki mały. Tragedia, plus jeszcze to czekanie, jeszcze gorzej. Zwykły ser taki plasterkowy niby, a zazwyczaj dają taki ten, no po taniości widzę, że idą. Smakuje jak typowy taki dworcowy kebab. Czyli 2/10. Ogólnie ten kebab był dobry, tylko 10 lat temu. Może był inny właściciel czy coś, a teraz to już po prostu, teraz to tragedia jest. Słabe, w sensie nawet sorry, 1,5/10, było to za dużo. No i cóż, zakończyłem ten odcinek z najgorszego kebaba w Lublinie, według mnie na ten moment. Był jeszcze jeden, ale się zamknął. Po moim filmie śmieszne trochę to wyszło. Piszcie propozycje lokali, nie wiem, najgorszych kebabów, które mam odwiedzić w waszych miastach. Komentujcie, łapkujcie. Pozdrawiam was, dobrej niedzieli, cześć.